Dzień dobry. Dziś chciałbym powiedzieć o badaniach zespołu przewlekłego zmęczenia metodami ilościowej elektroencefalografii oraz klasyfikatorach uczenia maszynowego stosowanych w tych badaniach na przykładzie tak zwanego zespołu przewlekłego chronicznego zmęczenia i mgły mózgowej, która pojawiała się w wyniku przejścia COVID-19. Badania były realizowane w Instytucie Informatyki UMCS we współpracy z Uniwersytetem Ben-Guriona w Berfewie w Izraelu i były finansowane z grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Lockdown skończył się jakiś czas temu, jednak COVID wciąż ma się dobrze, ale za chwilę też przekonamy się, że nie tylko o covid będzie moje dzisiejsze wystąpienie. Chodzi o to, że ludzie. Po przejściu i po wyzdrowieniu z COVID-19 często raportowali występowanie u nich tzw. mgły mózgowej, takiego stanu zawieszenia, w którym nie do końca wiedzieli, nie do końca komfortowo czuli się ze swoim własnym umysłem. Typowe objawy mgły mózgowej oraz czegoś, co bardzo mgłę mózgową przypomina, czyli zespołu przewlekłego zmęczenia, to było silne uczucie zmęczenia, które utrzymywało się przez 6 miesięcy. Problemy z koncentracją, bóle mięśni, stawów, bezsenność, zaburzenia snu, także bóle głowy, niekiedy powiększenie węzłów chłonnych oraz inne objawy takie zupełnie niespodziewane, jak bóle gardła czy gorączka, które pojawiają się zwykle np. u ciężko pracujących ludzi w wyniku chronicznego zmęczenia. Natomiast mgła mózgowa ma. Bardzo podobne objawy do tego zespołu przewlekłego zmęczenia, i do tego jeszcze dochodzą zaburzenia pamięci, spowolnione myślenie, dezorientacja przestrzenna, kiedy nie potrafimy na przykład odnaleźć drogi do domu lub do pracy, którą przebywamy codziennie od lat, zawsze w taki sam sposób. Możemy nie rozpoznawać ludzi znajomych na ulicy, możemy mieć problemy z orientacją, jak znaleźć wyjście z naszego budynku. Obniżoną sprawność umysłową, zwłaszcza w rozwiązywaniu skomplikowanych zadań wymagających koncentracji lub przypominania sobie rzeczy i które, informacji, które były nam przekazane dosłownie kilka chwil wcześniej. Takie objawy, nazywane mgłą mózgową, pojawiały się około trzy miesiące po przybyciu COVID-19 i trwały 9 miesięcy, czyli jeszcze rok po wyzdrowieniu z covid mogliśmy Obserwować u siebie obniżoną sprawność naszego umysłu. Ponieważ sprawa była gorąca, nikt do końca nie wiedział, jak cała ta pandemia skończy się, i objawy mgły mózgowej według szacunków dotykało od 60 do 80% ludzi, którzy wyzdrowieli z COVID, chcieliśmy sprawdzić, i mieliśmy ku temu jedyną okazję, czy da się zaobserwować jakieś charakterystyki w funkcjonowaniu naszych mózgów, które pozwalałyby określić ten mózg zachowuje się tak jak mózg z mgłą mózgową, ten tak jak mózg bez mgły mózgowej, a ten nigdy nie chorował na COVID. Sprawa wydawała się tym bardziej interesująca, bo jak wiemy COVID-19 dotykał głównie układu oddechowego, a mózg jest częścią Środkowego układu nerwowego, który to z płucami ma niewiele wspólnego, przynajmniej w takim potocznym tego rozumowaniu. Czy więc COVID-19 wpływał i zmieniał w jakikolwiek sposób nasz mózg? Okazuje się, że tak, i do badań wykorzystaliśmy laboratorium elektroencefalografii, znajdujące się na wyposażeniu naszego instytutu. Laboratorium to skoncentrowane jest wokół wzmacniacza obsługującego 256 elektrod w czepku, który odpowiednio wcześniej przygotowany, zakłada się na głowę pacjenta. Ja tutaj przygotowałem taki czepak na sucho, by Państwu pokazać, jak on wygląda. I podpina za pośrednictwem tej wtyczki do wzmacniacza. Ten wzmacniacz Wzmacnia sygnały rejestrowane przez każdą z tych 256 elektrod w taki sposób, by dało się je zarejestrować na komputerze i zmiany w aktywności elektrycznej kory mózgu, które zachodzą głęboko w stosunku do pozycji takiej elektrody. Musimy pamiętać, że te zmiany muszą być zarejestrowane, mimo występowania wielu przeszkód, takich jak Płyn mózgowo opony mózgowe, kości czaszki, skóra, włosy. I dopiero wtedy możemy podsłuchiwać to, co dzieje się na powierzchni mózgu do jakiejś określonej głębokości. Następnie, dzięki zastosowaniu tzw. stacji fotogrametrycznej, jesteśmy w stanie wygenerować dokładny model mózgu pacjenta i sprawdzić, jak był aktywny w wyniku rozwiązywania zadanych mu Problem, ponieważ sprawa dotyczyła mgły mózgowej. Wytypowaliśmy kilka eksperymentów znanych z psychologii eksperymentalnej do tego, by sprawdzić funkcjonowanie mózgu w niesprzyjających mu warunkach, w których takie objawy charakterystyczne dla mgły mózgowej mogłyby się pojawić. Te eksperymenty, to był eksperyment, który nazywa się Digit Span i polega na zapamiętywaniu coraz dłuższych ciągów cyfr, do momentu, aż zaczniemy popełniać błędy i pomyłki. Wtedy obserwujemy, jak się zachowuje mózg w sytuacji no, popełnienia błędu. Bardziej nas to interesuje, niż wtedy, kiedy radzi sobie dobrze. Dla każdego, nawet dla zdrowej osoby, istnieje pewna długość ciągu cyfr, z zapamiętaniem której mielibyśmy kłopoty. Proszę sobie samemu zadać trud zapamiętania podanego po raz pierwszy raz słyszanego numeru telefonu, a to będzie tylko 9 cyfr. Drugim eksperymentem, w którym podejrzewaliśmy, że mogą zamanifestować się objawy związane z mgłą mózgową, był eksperyment, który nazywał się Face Recognition. I spośród kilku zatwarzy twarzy wyświetlanych na ekranie przed oczyma pacjenta, pacjent miał zaznaczyć te, które są mu znane, albo które widział wcześniej, od tych, które pojawiają się zupełnie po raz pierwszy. Trzeci eksperyment to był Task Switching, gdzie naprzemiennie pokazywaliśmy pacjentowi kilkaset ekranów i na tych ekranach, Naprzemiennie były wyświetlane litery oraz cyfry, i w tle pacjent powinien wykonywać dodawanie tych cyfr w pamięci, zawsze do poprzednio uzyskanego wyniku oraz zliczać samogłoski. Sprawdziliśmy najpierw, czy pacjenci wiedzą, co to są samogłoski, co to są spółgłoski. Naszymi pacjentami byli ludzie w wieku od 18 do 60 lat, więc bywa, że niektóre osoby mogły po prostu zapomnieć ze szkoły. Zwłaszcza wtedy, kiedy używają języka w sposób naturalny, co jest czym. Domyślacie się Państwo, że takie zliczanie w tle też nastręczało wielu kłopotów, i pomyśleliśmy sobie, że taka była nasza hipoteza, że osoby, które cierpią na mgłę mózgową, będą po prostu popełniać więcej błędów przy tego typu zadaniach. Czwartym eksperymentem był tak zwany resting state, w którym rejestrowaliśmy potencjał mózgu w sytuacji, gdy nic nie robi. Mózg zawsze coś robi, no ale Zakładamy, że resting state odbywa się w takiej fazie, gdzie z zamkniętymi oczami pacjent siedzi przez 5 minut. Taki eksperyment trwa w około 45 minut. Z naszego laboratorium otrzymujemy po jednym badaniu plik CSV, który zawiera 257 kolumn. W jednej z nich jest czas, w drugiej i trzeciej, aż do 257, zapisane wartości. Potencjału zmierzonego przez każdą z 256 elektrod i plik ten ma około 1,5 GB, jeśli chodzi o rozmiar. Jest to bardzo duży zbiór danych dla jednego pacjenta. Następnie takie pliki oddawane są w obróbce polegającej na odpowiednim czyszczeniu, filtrowaniu tego sygnału i wyciąganiu z niego charakterystycznych cech. Okazuje się, że tak zwane potencjały wywołane były różne dla osób z mgłą mózgową. Bez mgły mózgowej oraz takich, które nigdy na COVID nie chorowały. Warto przy tej okazji wspomnieć o grupie, która była poddawana badaniu. Żeby jakiekolwiek badanie miało sens, powinniśmy mieć przynajmniej 30 osób w jednym typie badanego objawu. Wybraliśmy więc po 40 osób. 40 osób, które miały mgłę mózgową i przeszły wcześniej COVID-19, 40 osób, które Przeszły COVID-19, jednak nie deklarowały u siebie objawów mgły mózgowej, oraz 40 zupełnie zdrowych osób, które według swojej najlepszej wiedzy i woli nigdy na COVID nie chorowały. A jeśli to się stało, to prawdopodobnie było to całkowicie bezobjawowe i nigdy nie odnotowane. Badania były prowadzone pod nadzorem lekarza, który na tym po prostu się znał i przeprowadzał wywiady z tymi osobami. Okazuje się, że zaobserwowano te różnice, ale to jeszcze nic. Nawet biorąc pod uwagę czysty sygnał resting state, dało się sklasyfikować go za pomocą klasyfikatorów uczenia maszynowego na te trzy grupy oraz na łączone grupy, np. COVID, brak covid albo brak mgły i mgła. Za każdym razem skuteczność, którą uzyskiwaliśmy, była zbliżona do 70, niekiedy nawet 80%, co mogłoby świadczyć o tym, że nie tylko objawy mgły mózgowej przejawiają się w trudnościach w kłopotach z rozwiązywaniem podanych przeze mnie eksperymentów i potencjałach wywoływanych podczas rozwiązywania tych eksperymentów, ale nawet w zwykłej aktywności mózgu w sytuacji, kiedy ten mózg. W cudzysłowie nic nie robi. Jakie to może mieć znaczenie dla przyszłości badań nad tą tematyką, nad tą problematyką? Zwłaszcza w sytuacji, kiedy, tak jak powiedziałem na początku, nie ma już lockdownu, na COVID ludzie chorują, ale już nie umierają. Nauczyliśmy się z tym funkcjonować, a objawy mgły mózgowe i takie infekcje. Załóżmy, że występują rzadziej. Tak jak powiedziałem również na początku, te objawy bardzo przypominają zespół chronicznego, zespół przewlekłego zmęczenia, który i bez COVID-u pojawia się u ludzi ciężko pracujących, przepracowanych, zestresowanych, wypalonych zawodowo, e, niezadowolonych z miejsca, w którym pracują, nie lubiących swojej pracy. To może stanowić poważne wyzwanie i problem dla gospodarki. Takim ludziom należy pomóc i badania takie jak te, o których opowiadałem dziś, mogą się przyczynić do tego, że metodologia oraz metody, sposoby detekcji aktywności takiego mózgu będą mogły zostać przełożone na osoby z zespołem przewlekłego zmęczenia. Co można zrobić, żeby złagodzić objawy pojawiające się w przypadku czy to mgły mózgowej, czy zespołu przewlekłego? Zmęczenia. Dobrze się odżywiać, uprawiać sport, spędzać dużo czasu na wolnym powietrzu. Coś, co jest najtrudniejsze, może mniej, albo przestać zupełnie stresować się w pracy, dobrze się wysypiać. Wtedy te objawy powinny ustąpić szybciej, ewentualnie być mniej doskwierające. Dziękuję za uwagę.